Piłkarskiej Ekstraklasy spotkały się drużyny Legii i Hutnika Kraków. W dotychczasowych dwóch meczach tych drużyn rozegranych w Warszawie dwukrotnie zwyciężał Hutnik. Nie wiem, jakich argumentów używa trener Janusz Wójcik, bowiem Legii walczącej na samym boisku o każdą piłkę i w dodatku od pierwszej do 90 minuty nie widziałem już dobrych kilkanaście lat. Pierwszą groźną sytuację gospodarze stworzyli w 11 minucie, kiedy to główkę Śliwowskiego obronił Szypowski. W 36 minucie szybką akcję Pisza i Bąka wykończył Śliwowski i Legia objęła prowadzenie. Dwie minuty później doskonałej okazji nie wykorzystał Kowalczyk. Do przerwy 1-0. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Legia atakowała nieprzerwanie, choć nieskutecznie. Podenerwowany takim obrotem sprawy Wojciech Kowalczyk zdecydował się na piękną solową akcję i nie dał szans bramkarzowi gości. Była to 65. minuta meczu. W 80. minucie słupek uratował Hutnika przed utratą trzeciej bramki. Strzelał ponownie Kowalczyk. W Warszawie Legia po dobrym meczu wygrała z Hutnikiem.